Hej, cześć, siemano wam ludzie. Witam was w kolejnym odcinku z GTA 3. Słuchajcie, tak nietypowo troszeczkę w menu zacząłem. Nie już podczas rozgrywki. Zobaczcie to. Misja zaliczona! Słuchajcie, udało mi się zaliczyć tą cholerną misję, w której żeśmy mieli spieprzać przed tą policją, żeby jakiś tam typ mógł sobie bezpiecznie uciec. Zobaczcie, jeszcze tutaj tonie jakiś policyjny wóz. Słuchajcie, udało mi się to dlatego przejść. O kurde, to nie tutaj. Gdzie ja mam to swoje miejscowe do zapisu? Udało mi się to przejść dlatego, że pierwszy raz tak naprawdę sfailowałem znowu, bo próbowałem jeździć, tak wiecie, tam w koło komina, bo w sumie no nie robili mi większej krzywdy. Miałem pół HP, jeżeli chodzi o samochód, ale no niestety to też nie wyszło zbyt fajnie. Także przeszedłem jeszcze raz tą misję w taki sposób, że pojechałem pierwsze co na lotnisko, w stronę lotniska. Ale kuźwa, gdzie ja jadę? Dobra, nieważne. Pojechałem w stronę lotniska i tam na lotnisku jest przejazd przez ten tunel. I słuchajcie, pojechałem przez ten tunel i tam tak naprawdę było no, najlepiej, no cuda też się działy, dużo tej policji było, ale przynajmniej helikopter, który tak naprawdę najwięcej HP nam zżerał, nic nam nie robił, no po prostu, no nic nam nie robił. Gdzie ja mam tu wyjechać? No i się udało, no i się udało. Wyjechałem tam później z tego tunelu i po prostu jechałem cały czas przed siebie. Zostało mi tam chyba 50 sekund wtedy, no niecała minuta, żeby zakończyć misję. No i co, no i co? No i się udało jakimś cudem. Także zajebisty pomysł był właśnie z tym, żeby pojechać w tunel. Po prostu mogliśmy jechać tylko przed siebie, właśnie tutaj. Ten tunel mi po prostu życie uratował, jeżeli chodzi o tą misję. Dobra, pojedźmy sobie tunelem. I z tego co pamiętam, pojedziemy sobie teraz, jak od tej strony, to w prawo, żeby przejechać na tą naszą wyspę. Chyba tędy. Zobaczymy, nieważne. No, no i się udało, no i się udało na szczęście. Kurczę, aż tutaj w tunelu słychać, że gdzieś tam dzwoni nam telefon na górze. Ale jakoś nie za bardzo mi się chce do tego telefonu na razie coś jechać. Wow! Dobra, pojedźmy sobie tędy. Tak myślę. Wyjedziemy chyba na tej wyspie, czy nie wyjedziemy? Może gdzie my jesteśmy? Nie, no chyba dobrze. Jezus, kamera jak pływa. To auto w ogóle nie chce jechać pod górkę. A dupa, źle pojechałem. Bo jesteśmy na lotnisku, ale weźmy sobie inną furę, bo ta jest strasznie, strasznie wolna. Na szczęście policja nas nie goni, gitara. Pojedźmy sobie w takim razie przez most ładnie na tą wyspę, żeby sobie zapisać to, bo kurczę, nie mam ochoty przechodzić jeszcze raz tej misji. Kurde, kolejna misja zresztą, która jest naprawdę kuresko ciężka. Już były takie chyba z 3 czy 4 na tej wyspie. No naprawdę bardzo ciężkie misje, które totalnie failowałem cały czas. Dobra, skaczemy, nie będziemy jechać. Opsa! O, niech on wyjdzie. Dobra, nice. Kurczę, tam było takie szybkie auto. No stój! O, ty frajerze! Nie, to nie, wezmę sobie to autko. Dobra. Jedziemy do zapisu. W takim razie. Proszę bardzo. Tak, jeszcze przypieprzyłem w murek. To w końcu ja. Dobra. Piszmy sobie to, co by nie było później problemów.
co, mamy kolejną misję pod znaczkiem D i kolejną misję jakąś nową w sumie, bo nie było A. Pojedźmy sobie do D, tam są na razie ciężkie misje, może teraz coś będzie lightowego przynajmniej. Dobrze by było. No cóż, zobaczymy. Wow. Spokojnie, 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 ja pierdzielę. Dobra. Tutaj, tutaj, tutaj. No i tak jak mówię, zobaczmy sobie tutaj te misje, no, no ile można, kurczę, mieć takich ciężkich misji. Jakie oczka, o kurde. Aha, czyli tutaj już mamy koniec tych misji. Jak dobrze. Tam coś nam się pokazało, czy nie? Nie, chyba tylko A zostało. I to mamy telefonik, ten zielony. Gdzieś był czerwony, ale ten telefonik chyba nam zniknął na szczęście. Nie musimy go już robić. Jakaś tam misja dodatkowa, poboczna, że tak to ujmę. No nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma tego czerwonego telefonu. Jest zielony za to. Ale nie będę jechał do tego telefonu, tylko pojedziemy sobie do A. Bo A nam się niedawno pojawiło. Warto by było zobaczyć, co tu mamy. Na budowie? Na budowie misja? Kurczę. Dobra, wysiadamy tutaj. Sobie podbiegniemy. Przynęta. Znowu jakaś przynęta. Ja pierdzielę, jak go leje po łupie. Co to ma być? He's revealed the extent to which Catalina fears your quest for revenge. She has three death squads dotted around Liberty, whose sole job is to hunt you down. Act as the bait and get the death squads to follow you to Pike Creek, where some of my men will be waiting for them. Hmm. Dalej go leje po łbie, a co? Co za typiara? Dobra. Mamy jakieś trzy znaczniki. Tylko teraz tak, gdzie my mamy jechać? Czy do różowego, czy różowy jest ważniejszy, czy żółty? To jest pytanie. Wow. Ja pierdzielę. Już nam się auto dymi, masakra. Ha, chyba mamy jechać na tamtą wyspę. Znowu? Serio? Tutaj? Tu wyjadę. Dobra, spróbujemy. Może rzeczywiście na tej wyspie coś tutaj mamy zrobić. Tylko właśnie, do którego... mamy trzy znaczniki różowe i mamy jeden żółty. Czyli wnioskuję, że będziemy musieli chyba jechać najpierw do tych różowych, a dopiero później do tego żółtego. Bardzo dobrze spieprzesz, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No zobaczymy, zobaczymy. Pojedźmy najpierw do różowego. Jak nie, no to się wrócimy do żółtego. Proste. O Jesus, o Jesus. Szybkie to auta, cholera. No, tutaj mamy autko. Czyli teraz chyba musimy do żółtego pojechać. Oni jadą za mną?
Jadą. Pięknie. Jakby to było tutaj. Albo idzie tutaj. Lol, gdzie mam jechać? Tu wyskoczą chyba. Dobra, oni tutaj wyskoczyli. Tu sobie pojedziemy tak, tak, tak. I do góry. To chyba będzie tutaj. Lol? Gdzieś tam się zatrzymali. Na czymś. Cholera jasna, co za typy. Zbaczyli się gdzieś chyba. Gdzie oni jadą? Zawracają. Dobra, jadą. Tu my też jedziemy. No come on, ludzie! Szybciej, no kurde. Dobra, są. Co oni tak pomału jadą? No bez przesady. Dobra, pięknie. Okej, okay, mamy pierwszych. Czyli mamy ich po prostu tutaj doprowadzić do tego, żeby oni ich rozwalili, te typy. Ta misja w sumie nie jest taka straszna jak na razie. Patrzymy dalej. Pierwsi jak na razie lightowi byli. Teraz pytanko, dobra. Pojedźmy sobie tutaj może. Najpierw. O, fuck, już mnie gonią. Nie no, cienkie auto mają. O, fuck. Cienkie, nie cienkie, ale kurde. Gonią jak cholera. No, troszkę ich odstawiłem. Może już za dużo. Dobra, czyli tak, do góry. Lewo, prawo, zmieniamy radio. Pomalutko, pomalutko, niech nas dogonią. No i nice, dobra. Serio? O Jezu, spali się! Ja pierdzielę! Moje auto mi się zapaliło, zaczęli strzelać chyba do mnie. No bez jaj! Dobra, szukamy teraz jakiegoś autka. Może gdzieś po drodze znajdziemy jakieś szybsze. Dobrze by było. Dobra. Jedziemy w takim razie po następną partię. Tędy. Tylko bez kitu nie mam żadnego szybszego autka. To już jest lipa. Tam było szybsze, ale dobra. Kij Eweto. O matko! Czołgaj się, czołgaj się! Dopóki nie wybuchło. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Pięknie. Okej, my chyba mamy gdzieś tutaj. Mi się wydaje. Aha, oni są tutaj u góry. Boże, weź teraz tam człowieku, wróć w to samo miejsce. No, na bank. LOL! Uhu!
za mną jadą. Czekaj, czy ja dobrze jadę? Coś mi się nie wydaje. Tutaj próbujemy. Chyba tutaj. Dobra, poczekajmy sobie chwileczkę na nich. Zaraz ci tu będą wyskakiwać ze zakrętu. Dobra, jadą. To i my też jedziemy. Tak jak mówię, no nie wiadomo, czy to tędy mamy jechać na pewno. Skitu, nie wydaje mi się, że to tutaj. Albo ominąłem to. Fuck, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Bez jaj. I tam w lewo tą taką drogą. Dobra, jadą. I tutaj teraz. O. Chyba teraz dobrze jedziemy. Chyba. Ale pomału, niech oni gdzieś tu jadą. Boże, gdzie oni są? Jadą, dobra. To pięta. Jedziemy tutaj do góry. W prawo. No już ładnie jadą za mną. Pomału, bo pomału teraz. No jadą. Dobra, tutaj już na bank zobaczyli. Gdzie oni są? Wy debile! Patrzcie, gdzie oni pojechali. Nie wierzę w to, po prostu nie wierzę, że oni się cofają. LOL. O, jadą już, dobra. Dawać tutaj za mną. Bum, szmaty! Nice! Okej, teraz by się zdało wrócić na tamtą wyspę. Tak. I teraz weź to człowieku zdać wyjazd z tej wyspy na tamtą wyspę. Gdzie to było? Pierdziele. Ja może dobrze jadę, może nie jadę dobrze. O, fuck! Tutaj w prawo. Chyba dobrze, bo tutaj lotnisko zaraz będzie. Aha. Tu jest lotnisko. Pięknie, pięknie. No i dobra. Gdzie mi tu? Pod maskę będzie mi tu wjeżdżał. Frajer jeden. W sumie to ja bym sobie to autko, kurczę, zostawił. Ono jest dosyć szybkie. Więc może ja nie będę, kurczę, tutaj skakał, co bym go nie rozwalił. Pojechałbym sobie tutaj. Pojechałbym tutaj. Ale jeszcze bym sobie pojechał wcześniej po Shielda. Czyli tak, tutaj w prawo i na drugim skrzyżowaniu w lewo. Tu mamy nasze kochane Ammunition. Tak jest. I don't need any ID. You look trustworthy. Pyk, 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 pyk.
przy okazji. No i właśnie, mamy shielda full, mamy HP full. Teraz możemy sobie spokojnie jechać zapisać. Akurat będziemy następne damisje już zaczynali na full. Patrzcie, czym się rzucił na maskę, co za typ. Dawaj, hajsiwo! Masz ty kurde gnoju jeden. Dobra, nieważne. Tego nie było. Okej. Okay. Dobra, to sobie zmieńmy. No i dobra, sobie zapiszę. No i dobra, kochani, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli wam się odcinek spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapy w górę lub skomentować, jeżeli macie ochotę. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!